dzisiejszym odcinku. Cześć kochani, dzisiaj jest środa, jak zwykle pod szkołą. Zaczynamy nowy vlog. Wczorajszy vlog, który nagrywałem, co już oglądaliście, nagrywałem z samochodu jak zawsze. No i sobie podłączyłem tego mojego papierosa elektrycznego, tak jak teraz, żeby się mi ładował, nie? Widzicie? Tylko że nie przekręciłem kluczyka w samochodzie i tak stałem godzinę. Poszedłem po Kubę, odebrałem go ze szkoły, poszliśmy jeszcze na zakupy. Wchodzę do samochodu, przekręcam kluczyk, bum, akumulatora nie ma. No i problem, co tu zrobić, nie? Nie jestem pod domem, samochód jest na parkingu tym Morrisonowym, co wam mówiłem, że 2 godziny i mandat. Co to jest oszustwo, bo tu na tablicy nie ma napisane, ja wam pokażę przebitkę zaraz. No i co, no i zadzwoniłem po Ubera, przyjechał Uber, powiedziałem gościowi, o co chodzi. Pojechaliśmy do sklepu, miałem kupić ten starter taki do akumulatora, ale nie było. Więc kupiłem takie kable, żeby podłączyć te akumulatory. No i ten gościu z Ubera zaproponował, że on stanie tyłem za mną i podłączymy do jego baterii. No i tak zrobiliśmy. Ja mu w podziękowaniu pobrałem 10 funtów, bo jednak stracił te 20 minut ze mną. Mówię, masz, zadowolony, gościu z Bułgarii, więc wszystko było ok. A wieczorem się dowiedziałem, że muszę jechać jeszcze do fryzjera posprzątać. Widzieliście, jakieś byłem już tego fryzjera, ten sprzątałem za gościa. Jak ten gościu, mój kolega, wyjeżdża, to mnie prosi, żebym za niego zrobił, a że on pojechał do Francji. Zobaczycie na przebitce też, bum, bo sobie znalazł nową dziewczynę. Wyjechali na parę dni do Paris, więc robiłem tego fryzjera też. I no i co, i później do siebie na nockę. Na nocy trochę ponagrywałem z nocnej zmiany, to też zobaczycie w tym vlogu. No i co, ja czekam już na wywiadówkę, nagram coś na tej wywiadówce, jak się da, z tej małej kamery ukrytej. No i co, no i widzimy się w kolejnej części. Gdzie jest Kuba? Jakub, tu jesteś. To twoja książka, nie? No. Otwórz za cię. Co tam jest? Czy twoje prace? Nikoby. Czy to zabieramy do domu? Nie. Nie? Ale ty masz pismo jak twój tata normalny, Mike. Czyli kochani, ja już po wywiadówce. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak. Dobrze, kochani. Pierwsi poszliśmy na ogień, czyli nauczycielka wezwała nas pierwszych, nie? No. No i już wam mówię, o co chodzi. Język angielski Kuba jest bardzo dobry. Bardzo dobrze czyta, bardzo dobrze pisze. Czyta ze zrozumieniem teksty, tak? Więc jest super, nauczycielka parę razy mu powiedziała, że jest naprawdę bardzo dobry i się cieszy. A wiecie, a druga kwestia, że on jest Polakiem i Anglikiem, nie? No. Matematyka, perfekt. Nie? No. Czyli kochani, jestem bardzo dumny. Tu jest właśnie Kuba. Hi. Czyli tylko mu mogę pogratulować i życzyć, żeby tak było dalej, nie? Więc kochani, wywiadówka jest super udana. Jestem zadowolony, my już jedziemy do domu. Jakiś obiad, nie? Kuba dzisiaj relaksing ma dla wyniki. W szkole na kieszonkowe dostaniesz podwyżkę w tym miesiącu, tak? Okej. Okay. Tak? Mhm. No, czyli zadowolony? Czyli kochani, widzimy się później.
Czyli kochanie, dzisiaj jest drugi dzień treningu, szkolenia kolegi. Czyli ja nie jeżdżę, ja siedzę z boku i obserwuję, co robi, doradzam, pomagam. Czyli takie nudne. Wczoraj całą noc oglądałem Disney Plus, jakiś tam serial sobie znalazłem. I no, ale co, nawet trzeba pomóc, bo on tą trasę zaczyna już sam od przyszłego tygodnia, więc ja ją znam. Więc dla mnie trochę odpoczynku, on się nauczy coś tam. Jesteśmy teraz na BP, tankujemy vana i ruszamy, kochani, w miasto. Dzisiaj mamy rundę szkolną, czyli same szkoły. Podejrzewam, że jakieś 80 szkół będzie, czyli nie aż tak dużo. Widzicie, okulary mi zaparowały. Nieprzyzwyczajony jestem do obsługi okularów, wam powiem. O. Teraz lepiej, więc co, kochani, zapraszam na nocną zmianę. Jak widzicie, kochani, niektóre miejsca trzeba się nawyginać, żeby wyjechać. To też zajmuje czas. Czyli jak tak się policzy wszystko, to naprawdę schodzi, nie? Szczególnie te londyńskie malutkie uliczki. No ale tutaj kolega daje radę. Kiedyś paczki rozwoził, więc nie ma problemu z jazdą vanem. Dobra, ja wskakuję, bo mnie jeszcze zapomni zabrać. Widzimy się za chwilę. I supposed to be take this one, semi with me. I supposed to be take this semi with me. Czyli kochani, dostarczamy to już do kościołów, tam jest kościół, bo dużo takich małych, nie szkół, tylko przedszkoli znajduje się w Anglii w kościołach. Więc widzicie tutaj kościół. Nie wiem, czy coś widać, ale jest tutaj przede mną. Czyli kochani, nocna zmiana trwa. Idzie nieźle, nawet sporo już rozwieźliśmy. Teraz się kierujemy w stronę Wembley. No i co? Nagrywamy dalej, nie? Czyli kochani, tyle mieliśmy, już coraz mniej, była cała paleta taka, ale już jest mało i tych butelek jest mało, więc to się robi. Zostało jakieś może z 30 szkół. Z 30 szkół zostało, dopiero z pół do trzeciej, więc idzie dobrze. Godzina 4:40, zostało 9 szkół, więc myślę, że jeszcze z godzinę, bo to teraz takie jeżdżenie się zaczyna. No ale dajemy radę. Tu kolega idzie, proszę. Chłopak zadowolony z pracy, wam powiem, robi niecały tydzień, mówi, że mu się podoba. Więc why not? How old are you? 34 lata, młody chłopak. Czyli kochani, nocna zmiana skończona, jest godzina 5:30. Rozwieźliśmy ponad 5000 małych kartoników i 300 dwulitrowych butelek, więc dzieci będą miały co pić jutro, a my wracamy do vloga. Cześć kochani, dzisiaj jest czwartek, jak widzieliście przed chwilą, pogoda nas nie rozpieszczała dzisiaj.
Ja byłem w parku, bo w nocy, po nocnej zmianie, co oglądaliście, zostawiłem samochód w parku, bo mi się skończyły pozwolenia na parkowanie pod domem. Takie wreszcie to jest ta Anglia, że wszędzie trzeba mieć pozwolenia. Więc poszedłem z domu do parku, szedłem dosłownie 5 minut i zmokłem normalnie jak pies w klanie. No ale już się przepogodziło, jest ładnie, słonecznie. I ja znowu pod szkołą, zaraz Kubę zabiorę i chcę go zabrać dzisiaj na jakieś dobre jedzenie. Może pojedziemy do tej sieci kanadyjskiej. Zobaczycie zaraz. I mówiłem wam na początku tego vloga, że mam plan jechać na Wembley w weekend. No ale plany jak to plany zawsze się zmieniają, bo Kuba powiedział, że jest zaproszony na sleepover z piątku na sobotę. Sleepover, czyli spanie u kolegi. I w sobotę od razu ten kolega wyprawia urodziny, więc znowu go nie będę miał na sobotę. Odbiorę go dopiero wieczorem. I nie wiem, czy jest sens jechać późnym wieczorem na Wembley, bo to będzie wszystko zamknięte, więc raczej może pojedziemy w niedzielę. A może w przyszły weekend, zobaczymy. No nic, kochani, ja idę po Kubę i się widzimy za chwilę. Co tam? Dobrze. Czyli tam z kanadyjskiej sieci, gdzie przyjechaliśmy? Subway. Subway? No to idziemy, chodź. Co sobie tam wiesz? Six inch chicken and cucumber kanapkę. Czyli kanapkę z chickenem i z ogórkiem. No i ser. I ser. O, bo ale to ciepło. Kupę? No bardzo. To jest. Kochani, Kuba ma przerwę świąteczną od poniedziałku, 2 tygodnie. Więc pewnie większość czasu będzie u mnie. Więc będziemy mieli sporo czasu na kręcenia vlogów, nie? Ja sam może wezmę parę dni wolnego w pracy. No i co, kochani, kończymy już ten vlog. Vlog, nic exciting się nie działo, tak jak mówiłem, praca, szkoła. Więc, kochani, zostawcie komentarz, łapkę w górę albo w dół i my się już widzimy po weekendzie pewnie. Do zobaczenia. Pamiętajcie, zostawiajmy subskrypcję.